Już jest, już się rozpoczęła niezwykła wystawa pająków w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Do 12 marca potrwa, czynna codziennie od godziny 11 do 18. Można przyjść i zobaczyć takie piękne, niezwykłe zwierzęta, których często się boimy, ale czy słusznie? No chyba nie, bo żadne zwierzę, jeśli nie robi się mu krzywdy, nie czuje się zagrożone, nie zrobi nam również krzywdy. Jeśli ktoś ma arachnofobię, to może warto, żeby spróbował ją pokonać, patrząc na te niezwykle piękne okazy, przez szybę z tych akwariów, które tutaj się znajdują. Ja mam na ręku przepięknego pająka, ale tych pająków jest tu dużo więcej. Jak widać, on jest spokojny. Może nie każdy będzie mógł wziąć takiego pająka tutaj do ręki, ale na pewno dużo dowiedzieć się na temat tych niezwykłych zwierząt, które są w naszym życiu jednak bardzo pożyteczne i ważne, bo gdyby nie one, to być może zjadłyby nas muchy i komary. Więc serdecznie zapraszamy. Już dzisiaj otwarta niezwykła wystawa pająków Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu.